siemanko, z tej strony Machony. W dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie test, a zarazem krótki pokaz zestawu sylwestrowego Rondo Grande, firma Keller. Tak mniej więcej owy zestaw wygląda i za taki zestawik trzeba zapłacić około 30 zł. A więc zabieramy się za unboxing owego zestawiku. Uszy mi się coś delikatnie przytykają. Muszę się do laryngologa przejść. I teraz tak, mamy dwie duże rakiety. Są to dwie duże rakietki. Patrzę, ile taka rakietka ma mieszanki. Jedna rakietka posiada 19,5 g mieszanki, czyli dość dużo. Czyli może być coś w miarę fajnego z tych dużych. Teraz są dwie takie średnie rakietki. Dwie średnie rakietki. I te rakietki posiadają... niby 18,6 g. Wyglądają one w ten oto sposób. W porównaniu do tych większych, delikatnie większa. Teraz lecimy troszeczkę mniejsze od tych średnich. No może nie tak troszeczkę. Już takie małe rakietki. I taka mała rakietka posiada 11,1 g. Czyli też niby sporo, ale coś mi się nie chce w to wierzyć. I w porównaniu do średniej i dużej, tak to się prezentuje. I na samym końcu mamy dwie małe rakietki. To są faktycznie malutkie. I mała rakietka posiada 9,6 g, ale mam nadzieję, że to jest mieszanka, bo nie mamy NEC, tylko mamy NEM. Nie wiem, czy ostrość złapie. O, widzicie? NEM 9,6. Nie wiem, czy to jest właśnie ilość mieszanki. Czy po prostu Niemcy sobie tak to określają. Teraz mam rzymski ogień, różdżka Harry'ego Pottera, 12 strzałów. Tak oto się różdżka prezentuje. Następnie w wielkim worku mamy Zuber Box, czyli wulkanik. Zaraz do Was wracam, pójdę po nożyk. Jestem z powrotem. Otworzymy sobie. Mi to przypomina bardziej małą wyrzutnię niż fontannę. Tak to wygląda. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co to za cudo. Właśnie lubię takie zestawy ze względu na takie pierdółki. Nigdy nie wiadomo, co nam się trafi. Teraz mamy wulkanik Vesuv, firma Keller. Nic takiego. No niby ma 30,32 grama, a brutto ma 41,33 grama, ale faktycznie ciężki, ale coś czuję, że może być słaby, no ale trzeba przetestować. Teraz mamy karabinek, Packet Crackers 20 Shots, karabinek to jest na pewno, to bardziej wygląda na jakiś, tak to wygląda. Aż z czystej ciekawości otworzę. Czy to jest karabinek, czy to są takie małe... Karabinek, tak, to będzie karabinek. I nawet chyba z Kaczorkiem raz to testowaliśmy. Taki karabinek. To było takie dziadostwo. Dobra, lecimy dalej. Flashlight, to już kiedyś testowałem, 8 sztuk. Ale no tu pudełeczko w miarę jest sowicie zrobione. W przeciwieństwie do tego, co tak się rozpada, jest
pożal się Panie Boże, to tutaj to pudełeczko jest, tych flashlightów naprawdę bardzo sowicie wykonane, dobrze, trzeba przyznać. No, no ale nieważne jest jak wygląda opakowanie, ważne co jest w środku i czy jest dobre. Ja pierdzielę, ale to szwabki pozaklejałem. Ta, to są te małe stroboskopiki takie. Takie dupy nie urywa. Dobra, lecimy dalej. Teraz mam Santa Knal 50 sztuk. Chyba nie będę wam pokazywał co to jest, bo już każdy wie co to jest i to od razu idzie na bok. To można dzieciakom dać w podstawówce albo jeszcze niżej. Teraz mamy dwa motylki, dwa takie ładne motyle. No jestem ich najbardziej ciekaw, czy to będzie hit, czy będzie kit z takich motylków. Lecimy dalej, no paka jest dość bogata. O, to też miałem cudo, tylko już nie pamiętam. Gdzie to się otwiera? No to jest strasznie pozaklejane. Szwabki się postarały. To są takie ala petardki, cukieraski, tak to wygląda. Nie powiem wam co dokładnie to było, bo już nie pamiętam, bo tej pirotechniki tyle odpalałem, że człowiek tylko zapamiętuje to co dobre, to co działa swój, tego jakoś człowiek nie zapamiętuje. Teraz mamy fontannę. Cztery fantastyczne efekty. I to kiedyś pamiętam w jakimś zestawie miałem w tamtym roku. To podczas otwierania zepsułem. Starzy widzowie, co mnie oglądają od początku, mogą kojarzyć. Ale to jest pozaklejane. Dobra. Tak to się otworzy. Jest ląd. I tak to wygląda. I właśnie w tamtym roku takie coś wyciągnęłem i się zepsuło. I na samym końcu mamy kukukukuć, jakoś tak, ale w każdym razie strasznie zniszczone opakowanie. Pożal się Panie Boże. Jakbym takie coś zobaczył na sklepowej półce, na pewno bym tego nie dotknął nawet za darmo. Chyba, żeby do ogniska kazali wrzucić. To jest chyba wyrzutnia. Tak, to jest wyrzutnia, pewnie rzymskich ogni. Czas strzelania 40 sekund, wysokość, nie wiem, 1,5 metra. To jest coś takiego, ale tak strasznie zdezelowana, więc nic innego nie pozostaje, więc lecimy, przetestujemy, zobaczymy czy warty taki zestaw do zakupienia, czy też nie, a więc zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy najpierw od drobnicy, lecimy z motylkami. Fajny motylek, w miarę wysoko leci. Polecimy sobie teraz z drugim. Ten to się rozbił. Ale też fajne. Teraz polecimy sobie z tą śmiczną wyrzutnią pognieczoną. Czy cokolwiek to jest. No w miarę fajnie to wygląda. Nie było to takie najgorsze. Teraz polecimy sobie z różdżką Harego Pierdka. O, poszło. Takie bez szaleństwa, jak to każda różdżka Harego Pierdka.
lecimy teraz z tym małym wulkanikiem Vesuvius, jak on tam się nazywa. No wulkanik, trzeba przyznać, że dawał radę. Teraz lecimy z jakimś takim cudem, też chyba fontanna, tylko prostokątna. O! Całkiem fajna pierdółka. No, no, nawet dało radę. Lecimy z kolejnym wynalazkiem. Cisza. Chyba fail. Podejście drugie. Wow. Takimiś bączkami pluje. No ale to powinno się... Jakaś wyrzutnia bączków, ale słabe. Teraz polecimy z tymi ala stroboskopami Flash Light. Nie będę wyciągał ich z pudełka, od razu wszystkie naraz podpalam. Takie trzaskające kuleczki. Teraz lecimy z tym cudem karabinek, ale odpalimy sobie najpierw jedną sztukę. Delikatny stroboskopik, ale faktycznie w miarę dobrze dawał. No to odpalimy sobie teraz pozostałe. Zmasowany atak stroboskopów. Taka pierdółka. Lecimy teraz z rakietkami, lecą najmniejsze. Gwałtownie się wzbiła, ale niestety efekt bardzo słabiutki. Jakby kot płakał. Lecimy teraz z troszeczkę większymi rakietkami. Ta to w miarę fajna, ale ledwo od ziemi się odbiła. Zobaczymy teraz drugą. No te już były zdecydowanie lepsze. Lecimy z większymi.
Wow! Ale piękny efekt. Szkoda, że kamera tego dobrze nie złapała. To było 1000 pszczółek, ale piękny efekt. Kamera tego tak nie złapała dobrze. Coś lustrzanka mi się zacięła przy poprzednim wybuchu i nie nagrało eksplozji. Nie wiem czemu. No te największe szału nie robią jak dla mnie. Lepsze były rakietki. No i ostatnia z rakiet największych. Takie sobie. A na sam koniec odpalimy sobie karabinek. Taki sobie, ale nie był najgorszy. Nadszedł czas na króciutkie podsumowanie owego zestawu Rondo Grande. Mianowicie tak, jeśli chodzi o te pierdółki, te wulkaniki, to całkiem fajnie to wszystko wyglądało, nie było najgorsze, fajnie takie delikatne. A jeśli chodzi o rakietki, to najmniejsze rakietki były bardzo słabiutkie. Później te rakietki troszeczkę większe, fajne, jedna strasznie nisko wybuchła i nawet miały efekty fajne. Przedostatnie rakietki, te większe już, miały bardzo fajny efekt, co kamera mi drugiej rakiety nie nagrała. Efekt 1000 pszczółek i to fajnie widać było na niebie, jak po niebie się rozlatywał takie ala pszczółki, fajnie to wygląda. No i te największe rakiety były dla mnie porażką. Ogólnie zestawik, powiem tak, dupy nie urywa, ale też nie jest najgorszy. Jak za 30 zł taki zestawik, dam mu ocenę 5 na 10. Oczywiście to jest moja subiektywna ocena. Napiszcie w komentarzu, jaką wy byście dali ocenę dla tego zestawu. Jeśli wam się odcineczek spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Na razie.